Twórczość ludowa interesuje mnie od dziecka. Praktycznie na twórczości ludowej zostałam wychowana, ponieważ dawniej wszystkie ozdoby na choinkę robiło się w domu samemu. Nie było w sklepach gotowych rzeczy. I całą rodziną, babcia, mama, nawet ojciec, bo ojciec rzeźbił, siedzieliśmy razem i uczyliśmy się. Robiliśmy łańcuchy z bibuły, ze słomy. Podstawą właśnie do wyrobu twórczości ludowej tych ozdób choinkowych była bibuła i słoma, bo to było najbardziej dostępne. No i tak się zaczęło i do tej pory kultywuję to i robię po prostu. Kocham pracę twórczości ludowej, kocham to i przekazuję również młodszym pokoleniom. Prowadzę zajęcia, warsztaty z ozdób choinkowych, z dziećmi z Góry Kalwarii i nie tylko. Przyjeżdżają dzieci z innych gmin, tu w Ośrodku Kultury i na 6 Mikołaja będziemy dekorować choinkę wyrobami, które właśnie tu zrobiliśmy z dziećmi w tym domu. Między innymi takie gwiazdki mogę pokazać, takie bombki robimy, gwiazdeczki. Nie przypuszczałam, że jest tak duże zainteresowanie wśród dzieci tymi pracami ręcznymi i z tego się bardzo cieszę, bo mogę przekazać swoje umiejętności młodszym pokoleniom. Dziękuję. Jesteśmy uczniami Szkoły Zawodowej Gastronomicznej imienia podporucznik Emilii Gierczak. Przedstawiamy tu wyroby gastronomiczne, wyrobów stałych, pierniki. Można kupić serca z wyrobów. Wyroby zostały zrobione przez uczniów na konkurs szkolny. Jestem z klasy pierwszej i te przygotowałem pierniki. Dziękuję. Mamy tu ekspozycję stałą. To są prace, które były wykonane na konkursie szkolnym. Cuda z piernika przez uczniów zarówno technikum, jak i klasy zawodowej. To są chatki, choinki, bałwanki, no, jest i katedra. Wszystkie prace są wykonane z piernika, bardzo piękne, za co uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy. Proszę bardzo, przedstawiam Państwu oryginalną czapkę Tuska. Nasz pan premier właśnie otrzymał taką czapeczkę właśnie w Peru. I to właśnie w takim kolorze.
Proszę Państwa, dzisiaj 30 listopada, Dzień Andrzeja, może trochę wcześniej niż zazwyczaj, ale w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii zorganizowaliśmy kiermasz bożonarodzeniowy z tą intencją, żeby chętni, którzy tu przyjdą, mogli już sobie kupić prezenty na Mikołajki. Jest to pierwszy kiermasz bożonarodzeniowy w Górze Kalwarii, o ile dobrze pamiętam. Zrobiliśmy go wewnątrz sali, ponieważ mamy w tym roku dużą salę do dyspozycji i można było wystawców, żeby nie marzli na zmiennej aurze, schować do środka. Jak widać, już jest gwarno, wesoło. Kiermaszowi będą towarzyszyć występy wspaniałych zespołów ludowych. Wystąpią dwa zespoły miejscowe. Pierwszy to jest połączony zespół Urzeczeni, działający przy Tądzie, oraz Kalwarki, zespół młodzieżowy, dziewczęcy, działający przy Ośrodku Góry Kalwarii. Będzie to program połączony. Wystąpi zespół Wulkowianki, śpiewaczy zespół ludowy z Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii oraz gościnnie z Warszawy zespół Gaik. Chcemy urozmaicić ten kiermasz, żeby nie tylko stoiska, żeby czymś ludzi tutaj jeszcze zatrzymać. Ja już nabyłam piernik ze stoiska Szkoły Gastronomicznej w Górze Kalwarii, która wystawiła swoje produkty, nie tylko do sprzedaży, ale też produkty konkursowe, za które młodzież pod opieką wychowawców Szkoły Gastronomicznej zdobyła już wyróżnienia i nagrody na konkursie kulinarnym. Jest dużo innych atrakcji, jest rękodzieło ludowe, są stoiska nawet z Łowicza, ale też jest sporo miejscowych wystawców, artystów, którzy robią drobne upominki. Naprawdę, myślę, że oprócz tego, że jest miła atmosfera, to można kupić już coś na prezent. No i mam nadzieję, że ten kiermasz nam się przyjmie i że będziemy go robić co roku. Taka jest nasza intencja. Ten pierwszy jest na próbę i myślę, że dobre imię tego kiermaszu, bo jak widać, tak jak mówię, atmosfera jest miła, już rozejdzie się po Górze Kalwarii i będzie nas więcej w przyszłym roku. Płynie woda szeroko,
sali są wydawnictwa dotyczące dzieł Góry Kalwarii. Tam jest też książka pana Jana Lempkowskiego do kupienia, a jest też stoisko Tomzu, na którym można po promocyjnej cenie, jaka cena, Basiu? 60 zł, bo normalna jest 70, po promocyjnej cenie kupić wspaniałą książkę na Łużycu autorstwa pana Maurycego Stanaszka, tutaj obecnego. Proszę państwa, ja chciałam zapowiedzieć kolejny występ zespołu i chciałam się tutaj troszkę zatrzymać przy tym występie, ponieważ ten zespół, który wystąpi, a raczej ten program, bo wystąpią dwa zespoły, a ten program to jest taka moim zdaniem czysta postać współpracy podmiotów kulturalnych, w tym wypadku prezesa Towarzystwa Towarzystwa Ochrony nad Zabytkami Oddział CZERSP i Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii. Ten zespół, który wystąpi, a raczej ten program, bo wystąpią dwa zespoły, a ten program to jest taka moim zdaniem czysta postać współpracy podmiotów kulturalnych, w tym wypadku prezesa Towarzystwa Ochrony nad Zabytkami Oddział CZERSP i Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii. W tym roku z inicjatywy pani Barbary Jabłońskiej pod wpływem prac i starań pana Maurycego Stanaszka, żeby rozpropagować kulturę nadwiślańskiego urzecza, do której należymy. Pani Basia, narodził się w tej grupie pomysł, żeby powstał amatorski zespół tańca ludowego, który odtworzy właśnie kulturę urzecza. Ponieważ zespół urzeczeni, na prośbę pani Basi, tutaj z moją sugestią prowadzi pani Aleksandra Różycka, a obu zespołu akompaniuje też Tadeusz Cas. Z tych połączonych sił powstało, za chwilę państwo zobaczycie. Ja uważam, że to jest absolutna rewelacja, jest to pewnego rodzaju fenomen, jak energia lokalna może przerodzić się we wspaniałe działanie. Tyle ode mnie, Basiu, to też jeszcze parę słów. Faktycznie uważam, że zespół ma bardzo dużo energii. Cieszę się, że powstał i że będą promować ten region. Jeszcze mało znany, ale już coraz szersze kręgi zatacza informacja o nim. Także serdecznie państwa zapraszam na występ. Zapraszam. Uwaga, poczekamy jeszcze na ojca założyciela. Małżyńcy, ojciec za scenę! Słuchajcie, zagra dla was tak już zaraz. Szota, porysk, dograj! Raz, dwa.
Mazowsze i wszystkie zainteresowane dzieci, wszystkie babcie prosimy o mobilizację na godzinę 16:30 w środę. Serdecznie zapraszamy. Pierwsze lekcje próbne. Myślę, że warto, żeby dzieci tak potem tańczyły. Nie mówiąc oczywiście o dorosłych, pewnych zapał. Proszę Państwa, prosimy nie zapominać o naszych stoiskach. Będzie za chwilę dla Państwa występował zespół Gaik, gościnnie z Warszawy. Gaik będzie o sobie opowiadał sukcesywnie. Też będzie piękny taniec. Występ zespołu Gaik będzie podzielony na dwie części. Proszę się nie zrażać. Po pierwszej części oni się będą przebierać, będzie druga, a w tym czasie, tak jak mówię, nie zapominajmy i dopieszczajmy naszych dostawców, bo za rok nie przyjadą. Także zachęcam. Dziękuję bardzo. W pierwszej części zobaczycie Państwo tańce narodowe, polskie tańce narodowe, takie jak mazury, walc, galop, polonez. W drugiej części będą tańce lubelskie. Zapraszamy do obejrzenia naszego koncertu.
ale też mile widziane. Trzy razy.
trzy razy, tak. I... I prosimy, każdy z panów jeden raz strzela. Ja tylko dwóch panów. Raz i... Proszę państwa, pan dostaje dyplom honorowego koniuszego Rzeczpospolitej Polskiej. W czasy w Zalesiu Górnym.